Rozdział pierwszy. Skóra. Największy ludzki organ i najbardziej niedoceniany. Zajmując 1/8 całkowitej masy ludzkiego ciała, u przeciętnego dorosłego pokrywa powierzchnię mniej więcej 2 m². Konstrukcyjnie skóra jest dziełem sztuki, gniazdem naczyń włosowatych, gruczołów i nerwów. Reguluje temperaturę i chroni. To łącznik naszych zmysłów ze światem zewnętrznym. Bariera, na której kończy się nasza indywidualność. Nasze ja. I nawet po śmierci coś z tej indywidualności pozostaje. Kiedy ciało umiera, enzymy utrzymywane przez życie w ryzach rozbiegają się w amoku. Pożerają ściany komórek, uwalniając ich płynną zawartość. Płyny wznoszą się ku powierzchni, zbierając się pod warstwami skóry i rozluźniając ją. Skóra i ciało, do tej pory 2 integralne części, zaczynają się rozdzielać. Powstają pęcherze, całe płaty odpadają, zsuwając się z ciała jak niechciany płaszcz w letni dzień. Ale nawet martwa i odrzucona skóra nadal zachowuje ślady swojego dawnego ja. Nawet teraz może mieć swoją historię do opowiedzenia i tajemnice do ukrycia. Jeśli tylko umiesz patrzeć. Earl Batman leżał na wznak z twarzą zwróconą ku słońcu. Nad nim ptaki zataczały koła na błękitnym niebie Tennessee, bezchmurnym, zabrudzonym tylko smugą z odrzutowca. Earl zawsze kochał słońce. Lubił, jak szczypie go skóra po długim dniu wędkowania. Lubił, jak jaskrawe promienie nadają nowy wygląd wszystkiemu, czego dotknął. W Tennessee nie brakowało słońca. Ale Earl pochodził z Chicago i mroźne zimy na zawsze zapisały w jego kościach pamięć chłodu. Kiedy w latach 70. przeprowadził się do Memphis, przekonał się, że woli bagienną wilgotność od wiecznych ulic swojego rodzinnego miasta. Oczywiście, jako dentysta z niedużym gabinetem, młodą żoną i 2 małych dzieci na utrzymaniu, nie spędzał poza domem tyle czasu, ile by chciał. Ale słońce tam było, mimo wszystko. Lubił nawet parny upał lata w Tennessee, kiedy powiew wiatru odczuwało się jak dotknięcie gorącej flaneli, a wieczorami w ciasnym mieszkanku, której zajmował Skate i chłopcami, panowała duszna wilgoć. Od tamtej pory dużo się zmieniło. Jego praktyka dentystyczna kwitła, a mieszkanie dawno zmienił na lepsze i większe. 2 lata temu przeprowadził się Skate do nowego domu z 5 sypialniami. W dobrej dzielnicy, z rozległym, soczyście zielonym trawnikiem, na którym mogło się bawić coraz liczniejsze stadko wnucząt i gdzie poranne promienie rozszczepiały się na miniaturowe tęcze w wodnym pyle ze spryskiwaczy. I to właśnie na trawniku, kiedy pocąc się i kląc, odpiłował uschniętą gałązkę z wielkiego starego złotokapu. Dostał zawału. Zostawił piłę w gałęzi i zdołał zrobić kilka niepewnych kroków w stronę domu, zanim powalił go ból. W karetce z maską tlenową na twarzy mocno trzymał dłoń Kate i próbował się uśmiechnąć, by ją pocieszyć. W szpitalu jak zwykle pospieszny balet personelu medycznego. Gorączkowe rozpakowywanie igieł, popiskiwania aparatury, w końcu wszystko ucichło. Co za ulga. Trochę później, kiedy już podpisano niezbędne papiery i dopełniono nieuniknionych formalności towarzyszących nam od urodzenia, Earl został wypuszczony. Teraz leżał nago na wiosennym słońcu, na drewnianej ramie, nad dywanem trawy i liści. Był tu ponad tydzień. Wystarczająco długo, aby ciało rozpuściło się, odsłaniając kości i ścięgna pod zmumifikowaną skórą. Kosmyki włosów wciąż oblepiały tył czaszki,
której puste oczodoły wpatrywały się w modre niebo. Skończyłem pomiary i wyszedłem z drucianej klatki, chroniąc zwłoki dentysty przed ptakami i gryzeniami. Otarłem pod czoła. Było późne popołudnie, upalne mimo wczesnej pory roku. Tego roku wiosna nie spieszyła się. Pąki czekały, nabrzmiałe i ciężkie. Za tydzień lub dwa widok będzie wspaniały. Ale na razie brzozy i klony w lasach Tennessee wciąż tuliły do siebie młode pędy. Jakby nie chciały ich wypuścić. Wzgórze, na którym stałem, było zupełnie zwyczajne. Niemal malownicze, ale mniej dramatyczne niż piętrzące się w oddali imponujące granie Smoky Mountains. Jednak każdemu, kto odwiedzał to miejsce, rzucał się w oczy inny aspekt otoczenia. Wszędzie wokoło leżały ludzkie ciała. W różnych stadium rozkładu. W zaroślach w pełnym słońcu i w cieniu. Stosunkowo świeże. Wciąż nabrzmiałe od gazów gnilnych. I starsze, wysuszone, niemal wygarbowane. Część z nich była niewidoczna. Zakopana lub schowana w bagażnikach samochodów. Inne, jak to, które ważyłem, osłonięto ekranami z siatki i wystawiono eksponaty makabrycznej instalacji. Tyle tylko, że to miejsce było dużo poważniejsze i zdecydowanie mniej publiczne. Schowałem do torby sprzęt i notes. Poruszyłem rękami, aby pozbyć się sztywności. Przez moją dłoń biegła cienka, biała linia, dzieląc równo na pół linię życia i zaznaczając miejsce, gdzie ciało zostało rozcięte aż do kości. Symboliczny ślad, przypomnienie, że nóż, który w ubiegłym roku niemal zakończył moje życie, również je odmienił. Zarzuciłem torbę na ramię i wyprostowałem się. Jej ciężar wywołał tylko słabe ukłucia w brzuchu. Blizna pod żebrami całkowicie się zagoiła, a za miesiąc lub dwa odstawię antybiotyki, które brałem przez ostatnich 9 miesięcy. Do końca życia będę podatny na infekcje. Ale i tak uznałem się za szczęściarza, bo straciłem tylko fragment jelita i śledzione. Trudniej mi było pogodzić się z czymś innym, co utraciłem. Pozostawiając dentystę wolnemu rozkładowi, obszedłem ciało częściowo ukryte w krzakach, poczerniałe i opuchnięte, a potem ruszyłem wąską ścieżką między drzewami. Młoda murzynka w szarej chirurgicznej bluzie i spodniach kucała koło zwłok w połowie zasłoniętych powalonym pniem. Pęsetami zdejmowała z nich wijące się larwy i wrzucała je do oddzielnych słoiczków. Cześć, Alana, powiedziałem. Podniosła głowę i uśmiechnęła się. Hej, Davidzie! Jest tu gdzieś Tom? Ostatnio widziałem go przy podkładkach. I uważaj, jak chodzisz. Zawołała za mną. W trawie leży prokurator okręgowy. Uniosłem rękę, dziękując za przestrogę i poszedłem dalej. Ścieżka biegła wzdłuż wysokiego ogrodzenia z drobnej siatki otaczającego hektar lasu. Ogrodzenie było zwieńczone drutem brzytwowym i osłonięte płotem z bali. Jedynym wejściem i wyjściem była olbrzymia brama z tablicą. Wielkie czarne litery tworzyły napis. Ośrodek Badań Antropologicznych. Ale to miejsce lepiej znano pod inną, mniej urzędową nazwą. Większość ludzi nazywała je po prostu trupią farmą. Tydzień wcześniej stałem w wykafelkowanym korytarzu swojego londyńskiego mieszkania z zapakowanymi torbami u stóp. Na dworze w bladym, wiosennym świcie rozbrzemiewały urocze ptasie trele. Przewertowałem w myśli listę rzeczy, które powinienem sprawdzić, wiedząc, że wszystko zrobiłem. Okna zamknięte, doręczenie poczty wstrzymane, bojler wyłączony. Czułem się rozdrażniony i podenerwowany. Przywykłem do podróży, ale teraz to co innego. Kiedy wrócę, nikt nie będzie na mnie czekał.
Taksówka się spóźniała, ale miałem mnóstwo czasu, żeby zdążyć na samolot. Mimo to wciąż niespokojnie zerkałem na zegarek. Mój wzrok przyciągnęły czarne i białe wiktoriańskie kafelki kilku metrów od miejsca, w którym stałem. Odwróciłem spojrzenie, ale arlekinowy wzór zdążył uruchomić pamięć. Już dawno temu zmyto krew przy drzwiach frontowych i ze ściany. Cały korytarz pomalowano, kiedy leżałem w szpitalu. Nie było żadnego śladu tego, co zdarzyło się tu w ubiegłym roku. Nagle ogarnęła mnie klaustrofobia. Wyniosłem torby na zewnątrz, ostrożnie, by nie obciążyć zbytnio mięśni brzucha. Taksówka podjechała w chwili, gdy zamykałem drzwi. Zatrzasnęły się głośnym łupnięciem, w którym zabrzmiało coś ostatecznego. Nie oglądając się, ruszyłem do taksówki warczącej w obłoku spalin. Dojechałem tylko do najbliższej stacji metra i linią Piccadilly dotarłem do Heathrow. Było za wcześnie na poranny tłok. Pasażerowie z charakterystyczną dla Londyńczyków obojętnością starali się na siebie nie patrzeć. Cieszę się, że wyjeżdżam, pomyślałem z pasją. Po raz drugi w życiu miałem uczucie, że muszę się wyrwać z Londynu. Inaczej niż za pierwszym razem. Wtedy, kiedy uciekałem, a moje życie leżało w gruzach po śmierci żony i córki. Wiedziałem, że wrócę. Teraz musiałem wyjechać na dłużej, nabrać dystansu do ostatnich wydarzeń. Poza tym od miesięcy nie pracowałem. Miałem nadzieję, że ta podróż pozwoli mi stopniowo wrócić do swoich zajęć i zorientować się, czy wciąż nadaje się do pracy. Nie znałem lepszego miejsca, żeby się o tym przekonać. To niedawny ośrodek w Tennessee był wyjątkowym, jednym na świecie polowym laboratorium, gdzie antropolodzy sądowi na ludzkich zwłokach badają proces rozkładu i rejestrują charakterystyczne objawy, mogące wskazać, kiedy i jak nastąpiła śmierć. Podobne ośrodki założono w Karolinie Północnej i w Teksasie, kiedy już rozwiano obawy mieszkańców przed sępami. Słyszałem nawet, że planowano kolejny w Indiach. Ale nieważne, ile może być trupich farm. Dla większości ośrodek w Tennessee nadal był tą trupią farmą. Znajdował się w Knoxville i stanowił część Centrum Antropologii Sądowej Uniwersytetu Tennessee. Miałem szczęście szkolić się tu na początku swojej kariery, ale od mojego ostatniego pobytu minęło wiele lat. Zbyt wiele. Jak powiedział mi Tom Lieberman, dyrektor ośrodka i mój dawny nauczyciel. Kiedy siedziałem w hali odlotów na Heathrow, patrząc przez szybę na wolny, bezgłośny taniec samolotów, zastanawiałem się, jaki będzie mój powrót. Miesiącami podczas bolesnej rekonwalescencji, po wyjściu ze szpitala i jeszcze bardziej bolesnych wspomnień, żyłem nadzieją podróży. Była celem, do którego mogłem dążyć, tak bardzo potrzebnym początkiem nowego. A teraz, kiedy już wyruszyłem w drogę po raz pierwszy, zastanawiałem się, czy nie wiąże z tym zbyt wiele nadziei. W Chicago od 2 godziny czekałem na połączenie. Nad Knoxville wciąż jeszcze dudniła mijająca burza. Ale szybko się wypogodziła. I kiedy odebrałem bagaże, przez chmury zaczęło przedzierać się słońce. Odetchnąłem głęboko. Kiedy wyszedłem z terminalu odebrać wynajęty samochód i z przyjemnością poczułem w powietrzu dawno zapomnianą wilgotność. Jezdnie parowały, wydzielając ostry, pieprzowy zapach asfaltu. Na tle powoli odpływających granatowych chmur, smoczona deszczem, bujna zieleń, wokół autostrady niemal oszałamiała jaskrawością. Do miasta dojeżdżałem już w lepszym nastroju. To się uda. Teraz ledwie tydzień później, nie byłem tego taki pewien. Szedłem ścieżką wokół polany, na której stał wysoki drewniany trójnóg, przypominający szkielet tipi. Na platformie pod nim leżały zwłoki. Czekały na ważenie. Zszedłem ze ścieżki i ostrożnie, jak nakazała Alana,
Przeciąłem polany do miejsca, gdzie tkwiło w ziemi kilka betonowych bloków. Geometryczne kształty wyraźnie odcinały się od leśnej scenerii. Pochowano w nich ludzkie szczątki. Prowadzono tu doświadczenia mające określić skuteczność georadaru przy lokalizowaniu zwłok. Wysoka, szczupła postać w drelichowych spodniach kaki i nieprzemakalnym kapeluszu klęczała kilka metrów dalej. Ze zmarszczonymi brwiami przyglądała się miernikowi na kawałku rury sterczącej z ziemi. Jak leci? Zagadnąłem. Nie podniósł głowy, ale patrząc przez okulary w drucianych oprawkach, stuknął w miernik palcem. Uważasz, że łatwo wyczułoby się taki zapach? Zapytał, zamiast odpowiedzieć. Pochodził ze wschodniego wybrzeża i... To było słychać, bo spłaszczał samogłoski, chociaż miał przeciągłą wymowę, typową dla południowca z Tennessee. Od kiedy go znałem, Tom Lieberman poszukiwał własnego świętego Graala. Cząsteczka po cząsteczce analizował gazy powstające w procesie rozkładu, aby zidentyfikować woń. Każdy, komu zdechła mysz pod podłogą, może potwierdzić, że odór utrzymuje się jeszcze długo po tym, kiedy ludzki nos przestaje go wyczuwać. Szkolone psy wywęszą trupa wiele lat po pochówku. Tom głosił, że teoretycznie powinna istnieć możliwość opracowania czujnika, który zdoła zrobić to samo, co niezmiernie ułatwiłoby lokalizację i odzyskanie ciała. Ale jak zawsze, teoria i praktyka to dwie różne rzeczy. Wstał z mruknięciem, które mogło wyrażać frustrację albo zadowolenie. Dobra, skończyłem. Skrzywił się, słysząc jak trzeszczą mu stawy kolanowe. Wybieram się do stołówki na lunch. Idziesz? Uśmiechnął się tęsknie, pakując sprzęt. Nie dzisiaj. Mary dała mi kanapki. Kurczaki, kiełki, fasola albo coś innego, ale równie obrzydliwie zdrowego. Aha, zaprasza cię w ten weekend na obiad. Wbiła sobie do głowy, że potrzebujesz porządnego posiłku. Znów się skrzywił. Ciebie chcę dobrze nakarmić. A ja dostaję żarcie dla królika. I gdzie tu sprawiedliwość? Uśmiechnąłem się. Żona Toma świetnie gotowała. Powiedz jej, że z radością przyjadę. Pomóc ci z rzeczami? Zaproponowałem. Nie, dam radę. Wiedziałem, że nie chce mnie nadwyrężać. Ale nawet kiedy wolno szliśmy do bramy, aż sapał z wysiłku. Kiedy poznałem Toma, miał już dobrze... Po 50 i z przyjemnością dodawał otuchy początkującemu brytyjskiemu antropologowi sądowemu. Było to dawniej, niż miałem ochotę pamiętać i minione lata odcisnęły swoje piętno. Oczekujemy, że ludzie pozostaną takimi, jakich ich pamiętamy, ale oczywiście nigdy tak nie jest. Kiedy znowu go zobaczyłem, przeżyłem szok. Tak bardzo się zmienił. Nie ogłosił oficjalnie, kiedy ustąpi ze stanowiska dyrektora Centrum Antropologii Sądowej, ale wszyscy wiedzieli, że prawdopodobnie przed końcem roku. Nawet gazeta z Knoxville 2 tygodnie temu prezentowała jego postać bardziej w formie hołdu niż wywiadu. Wciąż przypominał koszykarza, którym kiedyś był, ale zaborczy czas sprawił, że ze szczupłego mężczyzny zrobił się chudzielec. Miał zapadnięte policzki, co z dużymi zakolami nadawało mu ascetyczny, a zarazem niepokojąco kruchy wygląd. Ale błysk w oczach pozostał. Podobnie jak poczucie humoru i wiara w człowieka, której nie przygasił nawet fakt, że w pracy miał do czynienia z mroczną stroną ludzkiej natury. A ty sam też zostałeś nią naznaczony, pomyślałem, przypominając sobie osłoniętą koszulą paskudną bruzdę na swoim ciele. Kombi Toma stało na parkingu przy ośrodku. Przed wyjściem zatrzymaliśmy się przy bramie i zdjęliśmy rękawice oraz ochroniacze na buty. Kiedy brama zatrzasnęła się za nami, nic nie zdradzało, co znajduje się po drugiej stronie. Drzewa za ogrodzeniem wyglądały zwyczajnie. Gałęzie szeleściły w podmuchach ciepłego wiatru. Nagie, ale już z zielonym cieniem nowego życia. Wyłączyłem komórkę.
Chociaż nie było żadnego zakazu, czułbym się nieswojo, gdyby dzwonki zakłócały spokój i ciszę trupiej farmy. Co nie znaczy, że na jakieś czekałem. Znajomi wiedzieli, że nie ma mnie w kraju, a osoba, z którą najbardziej chciałbym porozmawiać, nie mogła zadzwonić. Schowałem telefon. Tom wrzucił walizkę do bagażnika. Udawał, że się nie zmęczył, a ja udawałem, że nic nie zauważam. Podrzucić cię do stołówki? Zapytał. Nie, dzięki. Pójdę pieszo. Powinienem ćwiczyć. Godna podziwu dyscyplina. Zawstydzasz mnie. Przerwał. Bo zadzwonił jego telefon. Zerknął na wyświetlacz. Przepraszam, muszę odebrać. Zostawiłem go i poszedłem przez parking. Ośrodek znajdował się na terenie Centrum Medycznego Uniwersytetu Tennessee, ale był całkowicie niezależny. Ukryty na zalesionych obrzeżach, jakby w innym świecie. Tutaj nowoczesne budynki szpitala i parkowe zielone przestrzenie roiły się od pacjentów, studentów i personelu medycznego. Pielęgniarka śmiała się, siedząc na ławce obok młodego człowieka w dżinsach. Matka gniewała się na płaczące dziecko, a biznesmen prowadził ożywioną rozmowę przez komórkę. Kiedy przyjechałem tu po raz pierwszy, wyraźnie dostrzegałem kontrast między pogrążonym w ciszy rozkładem za bramą, a tętniącą życiem normalnością na zewnątrz. Teraz ledwo to zauważyłem. Z czasem przyzwyczajamy się do wszystkiego. Wbiegłem po schodach i ruszyłem do stołówki. Nie bez satysfakcji, że oddycham tylko trochę ciężej niż zazwyczaj. Nie uszedłem daleko, kiedy usłyszałem za sobą szybkie kroki. Davidzie, poczekaj! Ścieżką szybko kroczył mężczyzna, mniej więcej w moim wieku i mojego wzrostu. Paul Avery. Jedna ze wschodzących gwiazd centrum. Już niemal wszyscy wskazywali go jako następcę Toma. Był specjalistą w dziedzinie osteologii i posiadał encyklopedyczną wiedzę, a wielkie dłonie z grubymi palcami miał zręczne jak chirurg. Idziesz na lunch? Zrównał ze mną krok. Miał kędzierzawe, niemal kruczoczarne włosy, a na podbródku ciemny cień zarostu. Mogę do ciebie dołączyć? Oczywiście. Jak się miewa sam? Dobrze. Spotkała się dziś rano z Mary. Chcę zrobić rajd po sklepach dla niemowląt. Karta kredytowa pewnie solidnie na tym ucierpi. Uśmiechnąłem się. Poznałem Paula dopiero kilka dni temu, ale ze swoją ciężarną żoną sam stawali na głowie, żebym dobrze się czuł. Wkrótce miało im się urodzić pierwsze dziecko. Paul udawał, że przychodzi do tego z dystansem, ale jego żona nie ukrywała emocji. Cieszę się, że cię widzę, mówił dalej. Jeden z moich doktorantów się zaręczył, więc wybieramy się do miasta, żeby to uczcić. Tak na luzie, obiad i parę drinków. Może byś poszedł z nami? Zawahałem się. Doceniałem propozycję, ale wcale nie pociągała mnie perspektywa wyjścia z grupą obcych ludzi. Idą Sam i Alana, więc parę osób już znasz, dodał Paul, widząc, że się ociągam. Będzie fajnie. Nie mogłem wymyślić żadnego pretekstu, żeby odmówić. Cóż, no dobra. Dzięki. Wspaniale. Zabiorę cię o 8 z hotelu. Na jezdni tuż za nami rozległ się klakson. Obejrzeliśmy się. Tom zatrzymał samochód przy krawężniku. Opuścił okno i przywołał nas gestem. Właśnie miałem telefon z biura śledczego Tennessee. Niedaleko Gatlinburga znaleźli zwłoki w górskiej chacie. Brzmi ciekawie, pomyślałem. Paul, że jeśli nie jesteś bardzo zajęty, pojechałbyś ze mną i popatrzył, co? Paul pokręcił głową. Przykro mi. Mam zajęte całe popołudnie. Nie mógłby ci pomóc któryś z absolwentów? Pewnie mógłby. Tom spojrzał na mnie z błyskiem podniecenia w oczach. Zanim się odezwał. Wiedziałem, co chcę powiedzieć. A ty, Dave, miałbyś ochotę na małe zajęcia w terenie? Koniec rozdziału drugiego.